Sosnowiec to kolejne miasto, które chce się pozbyć akcji miejskiego klubu. Prezydent miasta zwrócił się już do radnych o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji. Podobno zainteresowani kupnem już są. Paweł Jędrusik. W ostatnich latach Zagłębiu Sosnowiec nie wiedzie się zbyt dobrze. W tym sezonie klub zajmuje ostatnie miejsce w tabeli drugiej klasy rozgrywkowej. W mieście chcą, aby o lepsze czasy dla klubu powalczył prywatny podmiot. My zajęliśmy się całą infrastrukturą, ona jest gotowa, ona już jest w użytkowaniu, a teraz chcielibyśmy, aby biznesmeni zajęli się tworzeniem historii, nowej historii Zagłębia Sosnowiec. Na razie jednak do sprzedaży klubu daleka droga, bo najpierw muszą się na nią zgodzić radni, a później trzeba będzie znaleźć inwestora. Wygląda, jakby tam się już formuła wyczerpała, jeśli chodzi o właściciela w postaci miasta. Wszędzie dookoła widzimy podobne przykłady, więc chyba w tym kierunku teraz idziemy. Zmian oczekują też kibice. Ja widzę, że cały czas dotacje Sawaro, nic z tego nie jest. No i może ja bym prywatnie przyszedł, to może by się podjął tego, żeby zaczęli grać piłkarzy, bo głównym powodem, że tak jest, jak jest, to są piłkarze. Sosnowiec nie jest jedynym miastem, które chce się pozbyć klubu. Podobnie jest w Zabrzu, gdzie radni przyjęli już uchwałę intencyjną w takiej sprawie wobec miejscowego górnika. My coraz częściej rozmawiamy z kandydatami na takich właścicieli, sponsorów, bardziej właścicieli. Niemniej jednak, żeby taki proces dokonać, musimy wykonać ogrom zadań. Już wcześniej sprzedać klub udało się w Tychach. Tam właścicielem miejscowego GKS-u został międzynarodowy koncern PMG.